dymarki świętokrzyskie. W tym roku wyjątkowe, bo organizowane po raz 50. Dymarki to jedna z największych i najbardziej znanych imprez plenerowych na ziemi Świętego Krzyża. Tegoroczne jubileuszowe trwają już od kilku dni, ale to w sobotę, niedzielę i świąteczny poniedziałek przygotowano najwięcej atrakcji. A jakich, idziemy sprawdzić. Staraliśmy się właśnie w tym kierunku pójść, żeby każdy, kto przyjedzie z turystów, czy nawet mieszkańców, znalazł coś dla siebie. Dymarki rozpoczęliśmy w zeszły weekend dymarkowymi biegami górskimi i szereg innych wydarzeń, a dzisiaj to już taki środkowy dzień tej kulminacji, a więc tych obchodów imprezy masowej. Wczoraj zainaugurowaliśmy je oczywiście prezentacjami archeologicznymi, plener malarski, który już trwa dobry tydzień, Świętokrzyski Festiwal Kultury Ludowej, właśnie słyszalny tutaj na scenie obok, na której wystąpi ponad 50 wykonawców z całego województwa. Chyba to są najlepsze wyselekcjonowane zespoły prezentujące folklor świętokrzyski. To w końcu wielkie koncerty pod lasem. Wczoraj mieliśmy możliwość posłuchania gali Disco Polo. Zresztą wydaje mi się, że koncert bardzo się udał, o czym świadczyła frekwencja. Ponad 8 tysięcy biletów sprzedanych. Mam się czym pochwalić, jest to piękna impreza, jest to impreza międzynarodowa, jest bardzo dużo turystów z zagranicy, wszędzie słychać język niemiecki, angielski, hiszpański, francuski, także no jest nam bardzo miło. Mamy się czym pochwalić, mamy to dziedzictwo tutaj naprawdę piękne. Dymarki związane są z prezentacją starożytnego hutnictwa świętokrzyskiego oraz odtworzeniem życia codziennego dawnych mieszkańców tych terenów. Turyści mają okazję przyjrzeć się także życiu Rzymian, aby porównać te dwie cywilizacje starożytnego świata. Senatorzy, łapówkarze! Podstawowym elementem tego działania jest przede wszystkim prezentacja procesów dymarskich w różnych obiektach, poczynając od najstarszego, bo rekonstruujemy tutaj obiekt hutniczy z połowy V wieku, z terenów dzisiejszej Danii, i tu nasi przyjaciele z Muzeum Heldborg będą w dniu dzisiejszym po raz kolejny otwierać ten piec dymarski. On pierwszy raz pracował sobie w piątek w ramach warsztatów rozpoczynających tegoroczne dymarki świętokrzyskie. Natomiast kolejnymi elementami będą piece hutnicze mazowiecki, na którym dzisiaj się skupiamy. W dniu jutrzejszym będziemy otwierać duży obiekt, który powstaje w tej chwili, jest suszony. To jest tak zwana tarchalicka smoczyca, czyli bardzo wysoki piec o wysokości przekraczającej 2,5 metra, o średnicy około 70 cm u podstawy. Zazwyczaj ten moment rozbicia tego olbrzymiego obiektu hutniczego jest najcieplej odbierany przez publiczność dymarkową. Boków nie wzywaj, są po naszej stronie. Dobra, teraz pogadamy inaczej. Wstawaj. Staram się rekonstruować obrzędowość rzymską, także dostępną nam za pośrednictwem różnego rodzaju źródeł pisanych czy też ikonograficznych. No i oczywiście walczymy. Walczymy za imperium, bronimy granic. Jak Państwo pewnie dzisiaj widzieli, barbarzyńcy się srożą u granic imperium. Ktoś musi ich zatrzymać, musimy zarobić na ten żołd. I po prostu staramy się tutaj w tym umocnionym obozie ochronić naszą cywilizację. Obóz rzymski był takim miastem w miniaturze, miał swoje drogi, każdy miał swoje miejsce w barakach, czy to zwykli żołnierze, czy w większych domach oficerowie. Jeśli obóz był stały, jeśli legioniści stacjonowali gdzieś dłuższy czas, no to tam wymurowywali sobie baraki. Jeśli nie, mieszkali, tak jak my pokazujemy, pod namiotami po prostu, nie? Widzimy duży namiot oficerski, tak zwane praetorium, bardziej taki, można by powiedzieć, reprezentacyjny, ale dalej jest to namiot. A jeśli gdzieś stawali na rok, na dwa, na dłużej, no to stawał murowany obóz. Oczywiście na każdy dzień stawiano umocnienia, także żołnierz rzymski zawsze był chroniony przed najazdem. Komitet
zajmowały się tradycyjnymi rolami, czyli naturalnie to było wszystko, co mogło wesprzeć Legion w takiej bardzo przyziemnej kwestii typu gotowanie, typu pranie. Prawdę mówiąc, kobiety ciągnęły się za Legionem z bardzo różnych powodów. Tak? Często były to żony oficerów, ponieważ oficerowie jako jedyni mogli żenić się z kobietami. Te kobiety naturalnie niewiele robiły. Zajmowały się dziećmi, zajmowały się prawdopodobnie również szyciem, tkactwem, tego typu rzeczami. Jubileuszowe 50. Dymarki przyciągnęły tysiące turystów, którzy byli pod wielkim wrażeniem całego wydarzenia. My mieszkamy w Bodzentynie, zorganizowaliśmy 4-dniowy rajd, ale właśnie najważniejsza sprawa dzisiejsza – Dymarki. Bardzo, bardzo nam się tu podoba, wrażenie niesamowite. Tegoroczne Dymarki to mnóstwo atrakcji, jeszcze więcej turystów, a także pokaźna grupa prezenterów, którzy w arcyciekawy sposób przedstawiali pokazy historyczne. Tak, w tym roku mamy rekordową liczbę prezenterów, którzy przyjechali do nas praktycznie z całej Europy, Dania, Niemcy, Białoruś, Rumunia, w liczbie ponad 250 osób, a więc całe Centrum Kulturowo-Archeologiczne, które powstało jako rekonstrukcja osady z pierwszych wieków naszej ery w 2011 roku, dzisiaj jest pięknym miejscem, piękną scenerią do tych wszystkich prezentacji. I tak naprawdę po to powstało, żeby Dymarki miały troszeczkę inny wymiar, aby bardziej tego turystę, który do nas dociera, do Nowej Supi, przenieść w tą epokę starożytności, kiedy w Górach Świętokrzyskich istniało to największe centrum antycznej metalurgii żelaza. Dymarki Świętokrzyskie organizowane nieprzerwanie od 50 lat stały się dojrzałym produktem turystycznym, którym można promować województwo świętokrzyskie w całej Polsce, ale i na świecie.